kadra Podkarpacia, która ostatnio robi niesamowite postępy, zaskakuje wszystkich. Po dwóch dogrywkach, rzadko to się zdarza, pokonali zespół małopolski. Te zwycięstwo im dało fantastyczne, ja tak myślę, rozwiązanie, bo grupa 2 zdaniem fachowców jest słabsza od grupy pierwszej. Ale to się wszystko okaże w praniu. Podkarpackie to oczywiście Siarka Tarnobrzeg. Dobrze mówię? Stalowa Wola, głównie Stalowa Wola. Ciekawe, czy Szambalem przyjedzie, jak myślicie? Nie przyjedzie? Podkarpacie na ostatnich dwóch olimpiadach, których byłem, pokazali naprawdę chłopaki charakter. Szambelan w 93 roku wicemistrzostwo. No po tym już było słabiej. No myślę, że wy też dacie radę, nie? Jakieś kluby, których nie wymieniłem? Polonia Przemyśl, Niedźwiadki z Przemyśla, Resowia Rzeszów, co jeszcze jest? Ale, by mówiłem, ale nie ma chłopaka, który przewyższa 2 metry, nie? Po co? My tu teraz przejdziemy do kolejnej kadry. To jest kadra, przepraszam. To jest kadra województwa wielkopolskiego, uważana przez wielu fachowców jako głównego faworyta do medalu. A dlaczego tak wszyscy sądzą? No skoro dwie drużyny, Pyra Poznań i Sieraków, zdobyli mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski, no to same za siebie mówi, faworyt. A pamiętacie te hasło, które było na finałach Mistrzostw Polski, tym transparent? A kto pokona Wielkopolan tutaj? To moja mama napisała. Moja. To zdolną mamę masz. A tak na szybko to może przedstawię kluby. Oczywiście Pyra, jak wspominałem, Sieraków. Jest także Gniezno. Jest także kto? Słupca. Jest to ze Słupcy? Jest Słupca. I co jeszcze jest? Konin. Tylko na żabo. Słuchajcie, nie macie łatwej grupy, jak wcześniej mówiłem, ta grupa to jest grupa śmierci. Pomorskie i Dolnośląskie. Nie będzie łatwo, tym bardziej nie umie się doczekać meczu. Dolnośląskie kontra Wielkopolskie. Nie tak dawno przyjaciele z jednej drużyny, a teraz się będą musieli prać. Dobrze mówię, jak sobie to wyobrażasz ten mecz? Już nie będzie, nie, koleżeństwo? Przejdziemy dalej jeszcze teraz województwo kujawsko-pomorskie, które na początku było uważane za faworyta. Pokonali się Wielkopolskie na turnieju w Bydgoszczy, ale już po tym w półfinałach Baty 20 punktami. Czy tylko o tym zadecydowało brak w składzie Mariańskiego? Mariański, pokaż rękę. Mariański, słyszałem, że jednak będziesz grał. Co? Jak się czułeś, siedząc na widowni, oglądając półfinały? Nie siedziałem na widowni. A gdzie? Na ławce. Na ławce z drużyną byłeś, czyli byłeś kolejnym zawodnikiem i dopingowałeś chociaż. Kluby sportowe to przede wszystkim Nową Bydgoszcz z Damianem Jeszkę, ale nie tylko Nową Bydgoszcz, bo jest tutaj Astoria? Nie. Nie ma. Duet Wrocławek i TKM Wrocławek. Czyli trzy kluby tylko, tak? Czy panowie tu będziecie mieli ten wasz fantastyczny fan klub Kiewica? Czekamy na nich, przyjadą? Dobra. Tam wasi trenerzy sobie urządzają małą pogaduszkę. Pan Pruchnicki i ten drugi pan to z TKM-u, tak? Błażejewski. Jaki jest ich cel i wasz? Złoto.